Witamy Was bardzo serdecznie w tę wyjątkową środę 23 czerwca. Dlaczego wybrałyśmy akurat tę datę? A to dlatego, że dzisiaj wypada Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii. Temat dla nas osobiście bardzo ciekawy i warty poruszenia. Zacznijmy od pojęcia inżynierii. Bardzo ogólnie rzecz ujmując, jest to działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztów rozwiązań dla praktycznych problemów z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali, zajmując się również rozwojem techniki i technologii. W ściślejszym systemowym sensie inżynieria to używanie właściwości materii, energii oraz obiektów abstrakcyjnych dla tworzenia konstrukcji, maszyn i produktów przeznaczonych do wykonywania określonych funkcji lub rozwiązania określonego problemu. Inżynier to osoba, która wykorzystując swoją wiedzę, wyobraźnię i doświadczenie wymyśla, projektuje, tworzy, analizuje, testuje, buduje i usprawnia maszyny, złożone systemy i procesy, konstrukcje, gadżety, materiały, aby spełnić cele i wymagania funkcjonalne, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z praktyczności, przepisów, bezpieczeństwa i kosztów. Słowo inżynier pochodzi z języka francuskiego i znaczy człowiek twórczego umysłu, wynalazca, konstruktor, w rozumieniu projektant i wykonawca w jednym. Natomiast po łacinie ingeniare znaczy tworzyć, generować, wymyślać. Historia inżynierii sięga starożytności i to bardzo zamierzchłej, w której zostały wynalezione takie wynalazki jak koło, dźwignia czy bluczek. Przykładami dokonań starożytnej inżynierii są takie dzieła jak Akropol i Partenon w Grecji, Via Appia i Koloseum w Rzymie, wiszące ogrody czy piramidy w Gizie. Za najstarszego inżyniera uważa się Imhotepa, urzędnika faraona Dżesera, który w latach 2630-2611 przed naszą erą zaprojektował i wybudował piramidę schodkową. Przypuszcza się również, że był on pierwszym, który użył kolumn w architekturze. Za pierwszego inżyniera elektryka uważa się Williama Gilberta, który jako pierwszy w 1600 roku użył terminu elektryczność. Pierwszą maszynę parową zbudował w 1698 roku inżynier mechanik Thomas Savery, którego prace doprowadziły do powstania inżynierii mechanicznej. Efektem XIX-wiecznej oraz późniejszej inżynierii elektrycznej było m.in. wynalezienie silnika elektrycznego na skutek eksperymentów przeprowadzonych m.in. przez Aleksandra Volta, Michaela Faradaya, George'a Ohma czy André Ampère'a. Uznaje się, że prace Jamesa Maxwella oraz Heinricha Herca pod koniec XIX wieku wyznaczają początek elektrotechniki. Ale dość o mężczyznach, skupmy się teraz na kobietach. Jak pokazuje historia, inżynieria od zarania dziejów była zdominowana przez mężczyzn. Wiązało się to między innymi, a może nawet i głównie, z brakiem dostępu do nauki dla kobiet. Przed XIX wiekiem kobiety bardzo rzadko zdobywały tytuł licencjata w jakiejkolwiek dziedzinie, ponieważ nie miały możliwości zapisania się na uniwersytety ze względu na różnice płci. Niektóre uniwersytety zaczęły przyjmować kobiety na swoich uczelniach na początku XIX wieku, a od połowy XIX wieku zaczęły przyjmować je na wszystkie programy akademickie, w tym inżynierię.
Zanim inżynieria została uznana za formalny zawód, kobiety z umiejętnościami inżynierskimi często szukały uznania jako wynalazcy. Niewątpliwą ciekawostką jest, że między VIII a XV wiekiem istniało wiele muzułmańskich kobiet, które były wynalazcami i inżynierami. Chociaż na kartach historii kobiety wykonujące prace inżynierskie pojawiały się już wcześniej, to właśnie w XIX wieku zaczęło być o nich głośniej. Zaczęły odgrywać istotną rolę i to właśnie ten wiek przyniósł im pierwsze tytuły inżynierskie. Rita de Moraes Sarmento była jedną z pierwszych kobiet, które w 1896 roku uzyskały dyplom inżyniera w Europie. A Elizabeth Brack, Julia Morgan czy Berta Lamme Feist w USA. Do kobiet, które co prawda nie ukończyły studiów inżynierskich, ale posiadały wykształcenie z nauk ścisłych i wykonywały prace inżynierskie, należały między innymi Ada Lovelace, uważana za pierwszą programistkę, zajmująca się łukami elektrycznymi i śladami tętnienia Hertha Ayrton, czy Kate Gleason. Alice Perry, Cecilia Bouticas, Eliza Leonida Zamfirescu oraz Nina Cameron Graham były jednymi z pierwszych Europejek, które ukończyły studia inżynierskie. Od tego czasu coraz więcej kobiet na całym świecie zaczęło podejmować się tego kierunku, mimo że nie miały lekko, nierzadko spotykając się z ostracyzmem otaczających je stereotypowo myślących mężczyzn. Bazując na XIX i XX wieku, mogłybyśmy wymienić jeszcze sporo ciekawych kobiet inżynierów. Ale czas przejść do teraźniejszości i do konkretnych dwóch postaci, które postanowiłyśmy zaprosić do naszego studia. Za chwilę przedstawimy Wam dwie panie inżynierki, które wypytamy o tajniki ich zawodu i mam nadzieję dowiemy się, jak wygląda obecnie sytuacja kobiet na uczelniach oferujących tytuł inżyniera. Dzień dobry, witamy serdecznie w dniu Waszego święta i bardzo dziękujemy, że zechciałyście nas odwiedzić. Dzień dobry. Proszę się przedstawić, zdradzić nam, jakie uczelnie Panie ukończyły i w którym roku. Elżbieta Czarkowska, Politechnika Poznańska, 2007. Małgorzata Biryło, Politechnika Gdańska, studiowałam w latach 90. Istnieje naprawdę wiele gałęzi inżynierii, z których każda specjalizuje się w określonych technologiach i produktach. Do głównych gałęzi inżynierii należą inżynieria akustyczna, lotnicza, lądowa, rolna, biologiczna, biometryczna, chemiczna, komputerowa, oprogramowania, elektryczna, energetyczna, przemysłowa, produkcji, mechaniczna, mechatroniczna, nuklearna, naftowa, konstrukcyjna, pojazdów, architektoniczna, czy wreszcie nanoinżynieria. Którą z tych specjalizacji Panie studiowały? Inżynierię lądową. Ja również budownictwo lądowe. To jest kierunek, który zajmuje się zarządzaniem, projektowaniem, realizacją inwestycji budowlanych, budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe. I całą otoczką tak naprawdę, która tego dotyczy. Dokładnie. O, to szeroko. Ale dlaczego wybrały Panie akurat ten kierunek, ten zawód? Dla facetów, to po pierwsze. A po drugie, tak naprawdę nigdy nie byłam humanistką i raczej chyba do końca życia już nie będę. Zawsze lubiłam przedmioty ścisłe i te były dla mnie taką podstawą jak gdyby bycia w szkole jeszcze, czy podstawowej, czy potem w szkole średniej. I decydując się już tak naprawdę na studia, miałam do wyboru dwie możliwości. Albo architekturę, albo budownictwo, przy czym akurat jestem z Poznania, ale mojej mamy nie było jakoś tam stać na kurs na architekturę, więc wybrałam mniejsze zło i poszłam na budownictwo. No, kiedy ja startowałam na studia, to w ogóle było budownictwo było niepopularnym kierunkiem, to był początek lat 90. Nawet było takie powiedzenie wtedy, jeżeli nie masz w życiu celu, to studiujesz na BL-u. BL to budownictwo lądowe, czyli właśnie kierunek, na którym studiowałam, bo wtedy się po prostu nic nie budowało, ale wybierając studia wyszłam z założenia, że to się musi zmienić, bo tak jak ludzie potrzebują chleba, tak potrzebują mieć gdzie mieszkać. Wtedy był bardzo duży problem z tym, żeby było gdzie mieszkać i stwierdziłam, że 5 lat to jest na tyle dużo
i był początek tych zmian ustrojowych, więc mówię, to tak, miałam takie po prostu przeczucie, że to jest dobry kierunek studiów i dobry zawód na przyszłość. I to się sprawdziło. No i się sprawdziło. Pani Gosiu, Pani Elu, proszę nam powiedzieć, czy dobrze nam się wydaje, że mimo wszystko na studia inżynierskie, mimo stosunkowo już teraz łatwego dostępu do nauki, uczęszczają jednak w większości mężczyźni. Jak to wyglądało w waszych grupach na studiach? Ile was było w stosunku do mężczyzn? No to jeśli chodzi o mnie, to studiowałam budownictwo drogowo-mostowe, więc to jest typowo męski tak naprawdę kierunek. I powiem szczerze, że jak zaczynałam studia na pierwszym roku, to było 30 mężczyzn i 4 kobiety. Przy czym po pierwszym semestrze zostały już tylko 2 kobiety i 2 kobiety faktycznie już na końcu się potem obroniły. Ale po pierwsze studia inżynieryjne dla kobiety to jest nadal udowadnianie, że cokolwiek się potrafi. I niestety takie jest czasami myślenie, że kobieta przynajmniej na studiach takich inżynieryjnych na typowo męskim kierunku niestety niewiele potrafi i to się taka otoczka właściwie, stereotyp cały czas funkcjonuje. Więc na pewno na studiach nie jest łatwo i trzeba przebrnąć przez to, zacisnąć zęby i pokazać, że ja nie tylko jestem głupią blondynką, tylko coś tam w głowie mam i potrafię. I jeżeli przejdzie się przez ten pierwszy etap, że się pokaże, że faktycznie coś tam w tej głowie jest, to potem już idzie zdecydowanie lepiej. Więc nawet jeśli któraś z kobiet jest niezdecydowana i nie wie, czy czasami gdzieś tam nie pójść na studia inżynieryjne, no to po prostu zacisnąć zęby, pokazać, ja potrafię i iść. U mnie było mniej więcej 35-40% dziewczyn na studiach, na budownictwie. Także to nie była taka duża dysproporcja. I mniej więcej tyle samo dotarło na 5. rok. Myślę, że wynika to też z tego, że kobiety są, bo moim zdaniem to jest tak trochę, że to zależy od predyspozycji człowieka, tak? Jeżeli nie boisz się matematyki, jeżeli matematyka nie jest wiedzą tajemną, to na studiach inżynieryjnych jest ciekawie, to są ciekawe studia, to są fajne rzeczy, są laboratoria, gdzieś, gdzie można nie tylko usłyszeć, ale jeszcze zobaczyć, spróbować czegoś, tak. Tak, projekty. To jest coś takiego, odkrywanie czegoś. Nie jesteś tylko odtwórcą, ale jesteś też trochę twórcą. Nie artystą, ale rzemieślnikiem w takim sensie twórcy. I to jest fajne i myślę, że dlatego dziewczyny, które się zdecydowały na studia i tak jak Ela mówi, dały radę z tym początkowym okresie, gdzie jest tam pewne takie myślenie stereotypowe troszeczkę, to potem bardzo dobrze sobie dawały radę. Bo wydaje mi się, że tak samo trudno było mężczyznom, jak i kobietom, tak? Jeżeli już się ktoś zdecydował na te studia, to tak naprawdę to było tak samo trudno i chłopakom, i dziewczynom na tych studiach, żeby pozaliczać to, żeby się tego nauczyć. Mieliśmy mniej więcej podobne spojrzenie na świat, podobny sposób odbierania świata, tak? Więc te osoby, które jakby wpasowały się w oczekiwania albo rzeczy, które są potrzebne, żeby przejść te studia, to dawały radę, bez względu na płeć. Jak panie myślą, czy w przyszłości jest nadzieja na to, iż więcej kobiet będzie podejmowało studia inżynierskie, czy raczej kobiety w inżynierii zawsze będą stanowiły jednak mniejszość, uznając tego typu kształcenie być może za niezbyt pasjonujące i ciekawe? W dodatku dość wymagające, jeśli chodzi o zakres wiedzy z nauk ścisłych, prawda? W społeczeństwie panuje takie, takie przemyślenia w sumie, że typowo takim inżynieryjnym mózgiem jest mózg mężczyzny tak naprawdę, a kobiety raczej jest bardziej humanistyczny, taki plastyczny, gdzieś tam w stronę takich bardzo delikatnych zawodów, jak gdyby ukierunkowany. Ale to wszystko się zmienia tak naprawdę i to zależy, tak jak Gosia mówiła, od charakteru, od tego jak kto ma jakie predyspozycje tak naprawdę do danych kierunków. I powiem szczerze, że ja sobie nie wyobrażam siebie tak naprawdę na tych wszystkich kierunkach humanistycznych, bo nie umiem lać wody. Jedyny taki sensowny kierunek jest właśnie, był właściwie to studia inżynieryjne i myślę, że kobiety, które tak naprawdę czują się dobrze w tych przedmiotach ścisłych, będą szły, bo będzie coraz więcej zawodów takich przyszłościowych, które będą się opierały o inżynierii, czy tam biotechnologia, czy cokolwiek innego.
i one będą dążyły do tego, żeby jednak pokazać, że potrafią i są i będzie o nich głośno. Gosiu, chce Pani coś dodać? To dla mnie, według mnie to tutaj jakby pole do popisu mają nauczyciele w podstawówce i w szkole średniej. Bo jeżeli oni sprawią, że matematyka stanie się przedmiotem ciekawym, że zainteresują młode osoby zainteresują matematyką, bo matematyka jest ciekawa, ale trzeba to też umieć przedstawić, tak, że matematyka przestanie być wiedzą tajemną. I zaczną ją rozumieć tak naprawdę, a nie tylko klepać. W tym momencie okazuje się, że to jest tylko jakieś zagadnienie do rozwiązania. Problem do rozwiązania mamy zawsze, tak? Bez względu na to, czy dotyczy, nie wiem, belki, czy dotyczy jakiejś... kratownicy, czy czegokolwiek innego. Tak, czy zrobienia zdjęcia fotograficznego, tak? Też trzeba pewne rzeczy wiedzieć, żeby zrobić dobre zdjęcie. Trzeba wiedzieć, jak ustawić kompozycję i tak dalej. Czyli rozwiązać trzeba problem. I to jest tylko kwestia tego, żeby mieć narzędzie. Jeżeli dzieciaki będą miały narzędzie, to nie będą bały się pójść na studia inżynieryjne. Czy to chłopcy, czy dziewczyny, bo to wydaje mi się, że tak samo... tutaj naprawdę nie jest barierą kwestia płci, tym bardziej, że dziewczynki teraz są wychowywane w taki sposób, że możesz osiągnąć to, co chcesz w życiu. Teraz tak. Więc wydaje mi się, że to będzie szło w dobrą stronę, w sensie w taką stronę, że będzie więcej kobiet w inżynierii. Z tego, co wiemy, jeśli chodzi o sferę finansową, inżynieria raczej należy do tych bardziej atrakcyjnych. W tym momencie mogą Panie zaprzeczyć, potwierdzić lub wstrzymać się od głosu. To ja nabiorę wody w usta. A ja potwierdzę. To znaczy, ja uważam, że zawód inżyniera, przynajmniej budowlanego, tak, z budownictwa, jest na tyle plastyczny, że tą rzeczywistość finansową można sobie pokreować, tak? Tak. Czyli załóżmy, nawet jeżeli ma się etat, który wynosi widełki tyle, tak, to jeszcze jest możliwość, że można sobie dorobić, można zrobić projekt, można zrobić coś innego i to jest bardzo, bardzo plastyczne tak naprawdę i sam inżynier sobie kreuje własną rzeczywistość tak naprawdę finansową, bo zazwyczaj to jest wolny zawód albo zawód, który ma się bardzo wiele możliwości i to jak potem wygląda ta sfera właśnie finansowa zależy dużo od osoby i jej charakteru i siły przybicia. Czyli reasumując, jak się ma fakt w ręku, to można więcej. Może. Pani Gosiu, chce Pani coś dodać? Ja potwierdziłam, to wystarczy. Tak, absolutnie wystarczy. No dobrze. Czy gdyby miały Panie możliwość cofnąć czas, wybrałyby Panie inną ścieżkę kariery zawodowej? To jest dobre pytanie, powiem szczerze, ale ja bym gdybym cofnęła czas, to może bym jednak spróbowała tą architekturę, bo mnie zawsze pociągała, ja lubię rysować, więc to jest dla mnie takie, wiecie, Panie, coś, co tak naprawdę wtedy było nieosiągalne, a teraz mogłabym coś z tym fantem zrobić. Ale czy bym cofnęła bycie inżynierem? Absolutnie nie. Ja też bym nie zmieniła kierunku studiów, zarówno same studia, jak i rozwój potem mojej kariery zawodowej wszedł w takim sposób, że jestem z tego zadowolona i uważam, że to był dobry wybór. No i dalej się i to chciałyśmy. I to jest usłyszeć. Piękne, tak. Słuchajcie, dokładnie. Uczcie się na inżynierów. I na koniec ostatnie pytanie, a właściwie prośba z naszej strony. Czy mogłyby Panie w kilku słowach zachęcić młode kobiety, mające lada chwila podjąć decyzję o swojej przyszłości do wyboru właśnie studiów inżynierskich? Małgorzato? Tak, jak najbardziej zachęcam. Jeżeli macie wątpliwości, czy iść na inżynieryjne studia, czy nie, to wybierzcie inżynieryjne, bo oprócz wolności wyboru właśnie, jakby niezależności finansowej, macie też wolność wyboru sposobu rozwijania swojej kariery. Tak jak powiedziała Ela. Możecie pracować w dużym zakładzie, możecie pracować w małej firmie, albo możecie mieć własną działalność gospodarczą. I być wolnym strzelcem. I dokładnie. I organizacja czasu pracy również zależy od Was, tak? Od tego, co wybierzecie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, idąc na studia inżynieryjne, spotykacie ludzi, którzy mają podobne postrzeganie świata jak Wy i zawiązujecie przyjaźnie, które trwają całe życie. Ja tylko dodam, że bycie na studiach inżynieryjnych to po pierwsze satysfakcja, po drugie emocje, po trzecie samorealizacja, więc tak naprawdę zachęcam po trzy razy, tak. A po piąte fajni mężczyźni. Najlepsi. Najlepsi. I to wcale nie to takie okularniki, nie? No nie. Przystojni.
Czyli wychodzi na to, że inżynieria jest pasjonująca i ciekawa. Mam nadzieję, że będzie tak dla coraz większej ilości kobiet. Kasiu, woda się skończyła. Zapraszamy pana wodziana. Niech nam uzupełni wodę. Witamy, witamy. Tak, witamy. Prosimy cały dzbanek. Dobrze. Jak panu się podoba nasz wodzian? Bardzo. Tak jak widać. Na zdrowie. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy. Na koniec, zanim się pożegnamy, chciałyśmy powiedzieć, iż ten odcinek dedykujemy nie tylko kobietom w inżynierii, tym obecnym i tym przyszłym, ale również wyjątkowej kobiecie, pani Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz, która nie tylko ukończyła inżynierię budowy okrętów na Politechnice Gdańskiej, ale też jako pierwsza kobieta samotnie opłynęła kulę ziemską. Panie Gosiu i pani Elu, dziękujemy za miłą i bardzo ciekawą rozmowę. W dniu waszego święta życzymy zarówno wam, jak i wszystkim kobietom, inżynierom, samych sukcesów zawodowych i nie tylko zawodowych oraz absolutnie wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia niebawem. Dziękujemy.